Cześć, witajcie z tej strony Turpad. Witam w kolejnym odcinku, luźnym odcinku. Dzisiaj chcę wam pokazać pewną rzecz, która się przytrafiła. Niestety obudziłem się rano i obudził mnie w zasadzie rano straszny huk. W ogóle tak tutaj dla przypomnienia, to jest mój pokój. Tutaj mieszkamy sobie z Natalką. Niebawem się mamy przeprowadzić, ale jeszcze trzeba trochę poczekać i musimy się w tej komunie pomieścić. Bardzo babciny, bardzo, bardzo stary i gówniany pokój, ale nie chcę wam tutaj tego pokazywać. W tym momencie nawet łóżka nie mamy, musimy spać na materacu. No ale jakoś jest okej póki co. Jak widzicie, tutaj sobie kupiłem ostatnio PlayStation Move i zrobiłem sobie takie w ogóle takie biuro, taki pół pokoju, może nie pół, ale cały róg pokoju jest takim moim biurem. No ale dobra, do rzeczy, co się wydarzyło? Wydarzyło się pewna rzecz spowodowana przez tego oto winowajcę. Tak, tutaj ją w zasadzie widzicie, teraz śpi, ale uwierzcie mi, że wtedy nie spała. A mianowicie moja kotka, moje dwie kotki mają coś w rodzaju rui i po prostu zaczynają szaleć. To nie jest jeszcze rujka, dokładnie, to jest takie trochę przed rują i koniecznie chcą się wydostać na zewnątrz, uciec przez okno. Oczywiście my to okna zamykamy, żeby one nie wydostały się. Jeszcze ich nie zabezpieczyliśmy, ale planujemy. No i odkryła sobie magiczne miejsce, gdzie można się fajnie przez okno wydostać, a mianowicie tutaj. Tutaj oczywiście mamy okno, mamy widok na dworze i mamy tą roletę, którą zasłaniam, ponieważ tutaj zwykle jak siedzę przy komputerze i pracuję, no to ta roleta jest zamknięta. No i skubana kocica odkryła, że jak sobie wejdzie tutaj, to będzie mogła pomiędzy roletą a tym, bo parapetu tutaj nie uświadczymy, a fragmentem okna łazić niczym w jakimś tunelu i patrzeć, co się dzieje za oknem. No niestety tak to wygląda, że wchodząc tam, opierała się ona o ten monitor mój, który tutaj stoi. Jak widzicie, mam dwa monitory. To jest taki monitor-telewizor, który no, służył mi bardzo, bardzo wiele i był naprawdę fajny. Grałem tutaj sobie na PlayStation, ma wbudowane głośniki i tak dalej. Fajna sprawa. A tutaj jest taki mój dodatkowy monitorek, który kosztował mi 100 zł. No i co się stało, jak rano zobaczyłem monitor leżący przodem, plackiem do biurka. Zobaczcie sami, zresztą tutaj pokazywałem już na mojej grupie. Tak, całkowicie rozpieprzony. Jak widzicie, tutaj jakieś uszkodzenie jest. No, nie wygląda to dobrze i raczej wyglądać dobrze nie będzie. Niestety, niestety pytałem się was na grupie i na moim fanpage'u. Dowiedziałem się, że to jest raczej uszkodzona matryca. Potem dzwoniłem do niektórych ludzi i potwierdzili mi, że niestety właśnie raczej się tego nie opłaca naprawiać. To znaczy koszt będzie dość wysoki. Za ten monitor dałem 800, koszt by wynosił 400-500 zł, także faktycznie trochę się tego naprawiać nie opłacało. Dlatego postanowiłem kupić sobie nowy monitor, jest to po raz kolejny też LG, jakoś tak lubię LG. Jest to monitor ultra wide, jak widzicie, jest on dużo, dużo szerszy. Zaraz wam pokażę tutaj na podstawie tego monitora, o ile szerszy jest ten monitor. W zasadzie te monitory się niczym specjalnie nie różnią, to znaczy oba są też wbudowane, mają głośniki, więc można je używać właśnie jako monitora na przykład do konsoli. Tak to się prezentuje, to jest normalny mój monitor, a to jest ten ultra wide. Także widzicie, że jest dużo, dużo szerszy, na wysokość jest bardzo podobny. No jakość oczywiście to nie jest rozdzielczość Full HD, tylko oczywiście specjalnie odpowiednio powiększona wszerz Full HD. No ale dobra, podłączmy sobie tego nowego dziada i zobaczmy, jak on się sprawuje. Ok, udało mi się go tutaj podpiąć. Jak widzicie, prezentuje się dość nieźle. Bardzo, bardzo szeroki w porównaniu do tego, to jest niebo a ziemia. Ten zawsze jest zwykle moim takim pomocniczym monitorkiem. Zazwyczaj, gdy mam, na przykład montuję filmik, no to mam podgląd właśnie na nim. Tutaj mamy taki joystick, panel, nie wiem, działa to nie działa, który pozwoli mi wybrać, mam nadzieję, o tak, źródło obrazu, HDMI 1, są dwa wyjścia HDMI, jeden DisplayPort. No i czy to zadziała, tam tararam dam dam, działa, jest ustawiony jako, nie, jako dobra, jako główny monitor. Także tak to się prezentuje, jak widzicie, jest tutaj masę miejsca obok i troszeczkę się czuję przy tym nieswojo. Zobaczcie, Facebook, na środku taki mały panel, a po bokach masę przerwy. Ale muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o montaż filmów, włączmy sobie tutaj Vegasa i zobaczmy, jak to wszystko wygląda, no to na pewno będzie bardziej atrakcyjny niż oczywiście przy tym takim mniejszym, zwykłym, panoramicznym 16:9 monitorku. Jak widzicie, tu mam odcinek akurat bez starych reklam z kanału Gimy Nie Znają. Cały timeline się tu zmieści i dużo wygodniej będzie wtedy montować. Także wydaje mi się, że tego typu monitory są właśnie dla ludzi, którzy
Między innymi montują filmy. Niestety, jak widzicie, jakikolwiek filmik na YouTubie, gdy włączymy, no to niestety no on się w żaden sposób nie rozszerzy, prawda? I mamy ten letterbox po prawej i po lewej stronie. Jest to trochę problematyczne, ale z kolei, gdy włączymy normalny film, no to wygląda to naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie sobie... Po prostu nie ma na dole tego paska u góry, po prostu wszystko jest dopasowane i to właśnie na tym polega cała magia, że niektóre rzeczy, te bardziej takie uniwersalne, które są stworzone pod 16:9, będą wyglądały tutaj troszeczkę słabiej, ale te, które są zrobione właśnie z letterboxem na dole i u góry, będą wyglądały fenomenalnie. W tym momencie poprzez to, że nie mam tych pasków na dole i u góry, mam dużo większy monitor, dużo większy ekran i te 29 cali tutaj jest w 100% wypełnione i to jest naprawdę niesamowite wrażenie. Z kolei dużo gorzej wypada PlayStation 4, jak widzicie. Kończy mi się członkostwo w PS Plus, nie wiem, czy warto dokupić, czy nie. Jak widzicie, nie da się rozszerzyć tutaj tego pola. Mamy 16:9 i tylko i wyłącznie 16:9. Szukałem tego w ustawieniach, ale niestety tego no, nie znalazłem. Nie ma po prostu takiej opcji. Oczywiście są opcje, gdzie tu jest ekran, chyba przegapiłem. Są tutaj oczywiście opcje zmiany rozdzielczości. Gdzie to mamy? Są oczywiście zmiany o rozdzielczość, ale jak widzicie, maksymalna to jest Full HD. Oczywiście możemy się tutaj bawić w różnego rodzaju cuda, ale no wiadomo, że Full HD jest najlepszą możliwą rozdzielczością. Mogę oczywiście też zrobić coś takiego, a mianowicie sobie zmienić menu i tutaj rozszerzyć to troszeczkę, proporcje zmienić. Tylko oczywiście domyślacie się, co się wtedy wydarzy. Coś, co nie za bardzo jest nam... nie za bardzo chcemy, a mianowicie po prostu rozciągnie się ekran. No i tutaj już wracamy do czasów, kiedy mieliśmy ekran 16:9, a graliśmy w cokolwiek albo oglądaliśmy coś, co miało 4:3 i było rozciągnięte. No wygląda to fatalnie. To nic, że jest większe, ale po prostu nic tak bardzo mnie nie wpienia jak rozciągnięty ekran. Jeżeli coś jest 4:3 albo 16:9, to powinno takie zostać, nawet jeżeli mamy jakieś ubytki, no bo kto by chciał oglądać takie rozciągnięte mordy przez cały czas. Także można by powiedzieć, że umarł król, niech żyje król. Jeżeli ktoś ma ochotę zakupić ten monitor i go sobie naprawić, no to prawdopodobnie będę wystawiał go na Allegro za jakieś 100-200 zł, także jeżeli ktoś chce się pobawić, no to może kupić. Niech napisze do mnie na turpacie na fanpage'u.